Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 27 werset. Słowa pożegnania Pana Jezusa skierowane do uczniów w rozdziałach 13 do 16 Ewangelii Jana zawierają głęboką pociechę i zachętę na czas Jego nieobecności. Pan dobrze wiedział, jak szybko i jak łatwo może coś wstrząsnąć naszą wiarą, zachwiać nastawieniem serc. Jakże niewiele trzeba, abyśmy poczuli strach. Jednak pociecha naszego Pana sprawia, że przestajemy się bać. Czujemy się podbudowani i silniejsi. Niech się nie trwoży serce wasze. To mówi ten, który z własnego doświadczenia zna trwogę i wie, czym jest zburzenie pokoju duszy i ducha. W Ewangelii Jana czytamy o trzech różnych sytuacjach, kiedy Pan Jezus był do głębi wstrząśnięty. Przy grobie swego przyjaciela Łazarza rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Żywe zetknięcie się ze śmiercią, zapłatą za grzech, nie pozwoliło mu być obojętnym. Jego serce do głębi zostało poruszone tym, że wróg ludzkiej duszy działa tak daleko, że może dotknąć również i wierzącego. Pan Jezus głęboko odczuwał, jak straszne są następstwa grzechu dla wszystkich ludzi. W innej sytuacji, w obliczu swej śmierci, wyznał: teraz dusza moja jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Natomiast w rozdziale 13, werset 21 widzimy Pana, jak był wstrząśnięty do głębi, kiedy musiał powiedzieć uczniom, że jeden z nich, Judasz Iskariot, posługując się zdradą, wyda go wrogom. Wzruszył się do głębi, kiedy pomyślał, do jakiego stanu może szatan doprowadzić twarde, nieczułe i zamykające się na dar wiary serca człowieka, że ten za nędzne 30 srebrników sprzedaje wrogom Syna Bożego, zaprzepaszczając swoje zbawienie.